Ostatnio wyjątkowo mocno prosiliście o Anko, dość dziwną, ale mocną postać. Zapraszam na 10 ciekawostek o niej. Masashi Kishimoto oświadczył, iż Anko jest jego ulubioną żeńską postacią. Anko to popularna pasta z słodkiej czerwonej fasoli używana w popularnych japońskich słodyczach, a jej nazwisko Mitarashi pochodzi od syropu, który zazwyczaj jest podawany z dango. Ulubionymi potrawami Anko są fasolowa zupa i dango. Najmniej lubi pikantne potrawy. Była członkinią korzenia, a jej strój to mieszanka jej ubrania i garderoby Anbu. Jej hobby to ceremonia herbaciana. Chciałaby walczyć z Orochimaru. Wszystko spoko, tylko czy z tak piękną talią nie będzie dla niej zbyt szybki? Po oznakowaniu Tenno Jūin tylko ona z całej dziesiątki dzieci przeżyła. Jednak Orochimaru orzucił Anko, ponieważ nie posiadała w sobie żądzy władzy i zemsty. Zostawił ją żywą i wymazał część jej pamięci. W anime jednak Anko odeszła od Orochimaru z własnej woli. Charakter Anko jest bardzo podobny do Naruto. Jest ona również uparta, często zabawna, czasami nadpobudliwa, ale też jest inteligentna. Posiadała predyspozycję do zostania silną kunoichi. Orochimaru nawet porównał jej umiejętności z Sasuke. Posiadała bardzo szybki refleks i celność. Rzucając patyczkami po dango ułożyła idealny symbol Konohy, kompletnie nie patrząc gdzie je rzuca. To już by było na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zaproponować kolejnych postaci do ciekawostek. Trzymajcie się, na razie, cześć!